Kto zyska, kto straci, kto spadnie, kto wygra? To są pytania na ustach kibiców. Mam wrażenie, że pompka przed tym sezonem jest bardzo duża, więc kilka kwestii dotyczących sezonu 2024 tutaj padnie. Już z mojej strony padło w kilku magazynach. Dziękuję za całkowity odzew. I całkowicie, trzeba to tutaj zebrać w jednym miejscu i rzeczy, które powiedziałem, ale trzeba je usystematyzować i te, które jeszcze nie padły. Oczywiście tutaj musi paść formułka, że to są tylko przewidywania, to co wydaje się mnie, to co widać teraz na papierze, może jakieś domysły, informacje, spekulacje przed sezonem, wszystko to zweryfikuje tor, ale i tak wiem, że będziecie mnie oceniać po tym wszystkim na koniec sezonu. Myślę, że duża, bardzo duża część także tych nieoczywistych przewidywań się sprawdzi, więc zapraszam. Zanim przejdę do kwestii ligowych, to porozmawiajmy o kwestiach międzynarodowych. Grand Prix tutaj bez zmian. Bartosz Zmarzlik będzie dominował. Rok temu miał słabszy sezon, przede wszystkim sprzętowo. Myślę, że z tego kryzysu sprzętowego na silnikach Ryszarda Kowalskiego już wyszedł, a nawet jak miał słabszy sezon, i ja wiem, że to jest nudne, to i tak jest najlepszy w wielu elementach. Przede wszystkim jazda na dystansie, mental, przygotowanie, rozczytanie tych warunków torowych na obiektach Grand Prix, i tutaj nic się nie zmieni. To, co mogłoby przeszkodzić Bartoszowi Zmarzlikowi, to oczywiście kontuzje, no ale już powiedziałem, wykluczmy to, bo to, co tutaj padnie w tych przewidywaniach, zakłada, że to jest sezon perfekcyjny, kontuzji nie ma. Nie widzę zawodnika, który mógłby rzucić wyzwanie Bartoszowi Zmarzlikowi, ale wydaje mi się, że na tej międzynarodowej scenie w kategorii Best of the Rest, czyli Mistrz Świata za plecami Bartosza Zmarzlika, będą dobrze spisywali się Freddy Lindgren, Martin Vaculi, który jest mocno uskrzydlony, mocno podbudowany tym, jak na Słowacji odebrano jego brązowy, pierwszy w karierze medal indywidualnych Mistrzostw Świata. Myślę, że blisko czołówki będzie także Robert Lambert, dla którego przewiduje najlepszy sezon w karierze jak do tej pory. Wiele tego nie było, te sezony nie były spektakularne, ale to, że ma papiery na jazdy, już zdradzał. Myślę, że wreszcie to się spełni. Gdzieś tam jeszcze będą orbitować wokół tej czołówki Jack Holder, który moim zdaniem skończyłby z medalem indywidualnych Mistrzostw Świata w zeszłym roku, gdyby nie kontuzja, która wykluczyła go ze startów w połowie sezonu. Dan Bewley nadal musi się nauczyć jazdy walecznej, nadal będzie miał przebłyski, będzie w Grand Prix czarował. Grand Prix to nuda, przechodzimy dalej. Myślę, że rok 2024 to rok, w którym Polska w swojej gablocie gdzieś w Polskim Związku Motorowym postawi wreszcie puchar, którego jeszcze nie mieliśmy. Puchar w Speedway of Nations, te zawody odbywają się w lipcu w Manchesterze. Manchesterze dobrze nam znanym, gdzie prawie po to złoto w Sonie już sięgnęliśmy. Przeszkodził nam głupi system, finał dwudniowy, który sprowadzał się do ostatniego wyścigu, gdzie Polska mimo dominacji, mimo 10 punktów przewagi z rundy zasadniczej i tak musiała uznać wyższość Brytyjczyków, i nie dlatego, że przegraliśmy, tylko dlatego, że taki był po prostu system, że kto przyjeżdża ostatni w finale, ten przegrywa, a złożyło się tak, że Maciej Janowski niestety także pod wpływem jazdy Bartosza Zmarzlika przyjechał ostatni. To był bolesny czas, myślę, że teraz łatwo nie będzie, ale tor w Manchesterze jest lepszy niż Wojens, bo Wojens w Sonie 2022 to była kompromitacja, ale to była kompromitacja wynikająca z charakterystyki jednostek Ryszarda Kowalskiego, która Wojens na torze, na którym i tak się trudno wyprzedza, nie pozwoliła naszym rajderom pokazać swoich możliwości na dystansie, nie spasowali się, to było najgorsze miejsce w Sonie. Myślę, że teraz do Sonu po drużynowym Pucharze Świata, który też łatwo nam nie przyszedł, wrócimy, bo obronimy to drużynowe Mistrzostwo Świata w formacie Sonu, bo tor w Manchesterze będzie sprzyjał jeździe, to znaczy to nie jest tor polski, ale z brytyjskich jest najbardziej polski. Przypomina Wrocław, jest długi, szeroki, szczególnie jak na te brytyjskie warunki, i myślę, że tutaj Polacy zrobią po prostu to, czego nie udało się zrobić w Manchesterze 2021. Oczywiście Brytyjczycy będą bardzo dużą konkurencją i stawiam ich na drugim miejscu po porażce w finale. Dan Bewley i Robert Lambert znają doskonale tor Bellevue Aces w Manchesterze. Myślę, że Ty Wolfenden także z formą dopisze, no ale zostaje ten format, w którym ostatni przyjeżdżający w finale sprawia, że ta drużyna przegrywa, i tutaj także mentalnie ci trzej Brytyjczycy z Polakami przegrają. Kto się w tej polskiej reprezentacji znajdzie? Nie Maciej Janowski jak ostatnim razem. Moim zdaniem złoto w Sonie dowiozą Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. To jest mój typ, jaki na to, co, na to kogo wystawi Rafał Dobrucki na finał w Manchesterze. Myślę, że blisko kadry będzie Patryk Dudek. Janusz Kołodziej, także ze względu na tą podobną charakterystykę do Wrocławia, przydałby się w Manchesterze, ale wiemy, że nie jest ulubieńcem Rafała Dobruckiego, i wiemy, że w tych trudnych momentach na międzynarodowej scenie także mógłby sobie nie poradzić.
Jedyny wniosek, jaki mi pozostaje, to to, że Polska wygrywałaby te Sony, gdyby to był trochę inny format, gdyby to był chociażby format Mistrzostw Polski Par Klubowych, czyli 21 wyścigów bez finału. No ale w Sonie zostajemy ze starym formatem 21 wyścigów, baraż i finał. Co do samych finalistów, co do samej siódemki, myślę, że będzie to Polska, Wielka Brytania ze srebrnym medalem, Australia z brązem, Dania na miejscu czwartym, na miejscu piątym Szwecja, na szóstym Łotwa, na siódmym, uwaga, Niemcy. Tak widzę topową czołówkę w Speedway of Nations w tym roku. Ale i tak jest jeszcze jeden cykl międzynarodowy, nie Grand Prix, który będzie bardzo ciekawy i myślę, że będziemy świadkami historycznego wydarzenia, i to w Chorzowie. 51 lat temu, czyli w 73 roku, pierwszy polski zawodnik sięgnął w Chorzowie po indywidualne Mistrzostwo Świata. Myślę, że w tym roku doczekamy się pierwszego polskiego mistrza Europy w cyklu. Oczywiście złoto w tej kategorii mają już chociażby Krzysztof Kasprzak czy Sebastian Ułamek, no ale już od ponad 10 lat Mistrzostwa Europy to także jest cykl z 4 albo z 5 rund. Tutaj Polak jeszcze nie wygrał. Myślę, że w tym roku historia w pewnym sensie zatoczy koło i w Chorzowie będziemy świadkami zwycięstwa Polaka. Kogo? Życzyłbym sobie, żeby to był Janusz Kołodziej, który gdyby nie kontuzja w zeszłym roku, to do Grand Prix dostałby się właśnie poprzez złoty medal Mistrzostw Europy. Zabrakło 10 punktów, ale ominął jedną z 4 rund. Umówmy się, że Janusz Kołodziej w seku 10 punktów na rundę zdobywa. Sprzyja mu kalendarz, bo pierwsza runda Mistrzostw Europy odbędzie się na Węgrzech w Debreczynie, czyli na torze, w którym w 2022 roku zwyciężył rundę eliminacyjną właśnie do tychże Mistrzostw Europy. Myślę, że znajomość tego toru niełatwego do wyprzedzania jednak Kołodziejemu się przyda, no i spisze się dobrze. Potem jest Grudziądz, długie, proste, to co Janusz Kołodziej lubi najbardziej. Później jest Gistrow, czyli niemiecki tor, bardzo krótki, bardzo charakterystyczny, który teoretycznie powinien Januszowi Kołodziejowi sprawiać największe problemy, ale akurat w Gistrow przez 2 ostatnie lata podczas Mistrzostw Europy to właśnie Janusz Kołodziej zdobywał tam najwięcej punktów, a punkty w seku są sumowane z tego, co zawodnicy zdobędą na torze, więc jestem spokojny, trzeba tylko dopiąć głowę tego, czego zabrakło Janusza Kołodzieja już 2 lata temu, gdzie tak naprawdę w Pardubicach przegrał Mistrzostwo Europy chyba poprzez słabą odporność psychiczną. Myślę, że w Chorzowie łatwiej pod tym względem nie będzie, ale że się uda. Pytanie jeszcze, jak ze zdrowiem Janusza Kołodzieja, ale jeżeli nie Janusz Kołodziej, to ten polski doping, te dwie polskie rundy mogą ponieść chociażby Patryka Dudka, który już jest w cyklu, bo utrzymał się z zeszłego roku. Myślę, że w cyklu SEK zobaczymy także Macieja Janowskiego, czy to przez eliminację, czy przez dziką kartę. Nie wróżę tutaj jakiegoś wielkiego sukcesu. Większy wróżyłbym nawet Kacprowi Worynie, jeżeli do tego cyklu się dostanie, bo pokazuje także w zawodach indywidualnych, że pojechać potrafi, no a gdzie jak nie u siebie na Śląskim w Chorzowie powinien takie triumfy, taki sukces świętować. Oczywiście głównymi konkurentami Polaków do złota w seku będą Duńczycy, ci, którzy wygrywali najczęściej, czyli 3-krotny indywidualny mistrz Europy Mikkel Mikkelsen, a także Leon Madsen, ale u nich spodziewam się spadku formy i to Polacy powinni wykorzystać. Przechodzimy do kwestii ligowych. Tutaj nuda, ktokolwiek, kto nie typuje Orlen Oil Motoru Lublin na pierwszym miejscu, aktualnych przecież drużynowych mistrzów Polski, na pierwszym miejscu jest w błędzie. Ale to nie znaczy, że Motor Lublin będzie mocniejszy niż przed rokiem. Moim zdaniem Motor traci. Sekret zdobycia mistrzostwa leży w tym, że inne drużyny straciły więcej. O tym za chwilę. Motor Lublin straci przede wszystkim na pozycji U24 i tutaj zaczynamy pierwsze tak mocne przewidywanie ligowe. Mateusz Cierniak to jest super rider. 2 tytułów indywidualnego mistrza świata nie zdobywa się przez przypadek. To widać także na trudnych torach, że on sobie radzi, że on się nie boi, że on ma umiejętności, ale jak słyszę, że to jest potencjalnie wielka gwiazda formacji U24 aktualnych mistrzów Polski, to chcę wam powiedzieć, że jesteście w błędzie. Mateusz Cierniak, podkreślam, papiery na jazdę ma, karierę zrobi, ale nie w tym sezonie. To jest pierwszy sezon, kiedy przechodzi z juniorki na seniorkę. Jeżeli ktoś mówi, że to ma być najlepszy zawodnik U24, to znaczy, że on musiałby dwucyfrówki trzaskać regularnie w każdych zawodach PG Ekstraligi, może z kilkoma wyjątkami. Tymczasem Mateusz Cierniak przy swojej wybitnej juniorskiej karierze odjechał 58 meczów w PG Ekstralidze i tylko w 3 dwucyfrówki zdobywał. Mówię o punktach, nie liczę bonusów, a przypominam, że bardzo często startował w więcej niż 3 planowych wyścigach, bo były okazje, bo były ZZ-ki, bo były dodatkowe biegi nominowane, oddawane przez seniorów. To, że Mateusz Cierniak 3 razy tylko zdobył wynik dwucyfrowy, mówi mi, że nawet jeżeli zrobi krok w przód, to o te dwucyfrówki
w seniorskim układzie biegów, gdzie nie zaczynasz od biegu juniorskiego, będzie mu nieco trudniej, szczególnie, że ma bardzo dobrych kolegów z zespołu, Lindgren, Holder, Kubera i Zmarzlik, i o te starty będzie trudno, tym samym dwucyfrówek trochę zabraknie, ale nie po to jest ten rok, żeby Mateusz Cierniak tutaj trzaskał jakieś komplety w PG Ekstralidze, jego czas jeszcze nadejdzie. Natomiast mój apel do fanów Motoru Lublin, jeżeli oczekujecie takiej samej średniej Mateusza Cierniaka jak rok temu, kiedy miał biegi juniorskie, żeby systematycznie zdobywać trójki i tę średnią podbijać, to będziecie mocno zaskoczeni, bo moim zdaniem ta średnia mocno spadnie. Podobnie zresztą u Wiktora Przyjemskiego, który jest najgłośniejszym transferem, wydaje mi się, tej minionej zimy, tylko do tej pory najgłośniejsze transfery trochę były definiowane tym, że to zmieniało układ sił, jednej drużynie mocno odbierało, drugiej drużynie dużo dodawało. Przykładem Artiom Łaguta przechodzący z Grudziądza do Wrocławia. Wiktor Przyjemski jest najgłośniejszym transferem, bo najwięcej klubów go chciało, ale to nie będzie tak dobry rok Wiktora Przyjemskiego, jak poprzednie w pierwszej lidze by na to zapowiadały. Średnia także mu spadnie, przede wszystkim torów ekstraligowych nie zna. Po drugie, ja wiem, jakie on komplety robił, jakie wyniki i kiedy startował 5 razy, ale to Semnevrati w tym pierwszym roku w Motorze Lublin. Klasa rywali jest inna. I ja wiem, że ładnie wygląda Wiktor Przyjemski objeżdżający po zewnętrznej rywala na torze w Bydgoszczy, czy nawet na kilku innych wyjazdowych spotkaniach. Będzie o to trudniej, bo rywale już tak łatwo się nie dadzą, bo rywale będą się rozpychać, bo tory ekstraligowe, nawet jeżeli są podobne, to nie są znane Wiktorowi Przyjemskiemu i tutaj owszem, ta średnia będzie podbijana biegiem juniorskim, ale drastycznie spadnie z tego, że był najlepszym zawodnikiem pierwszej ligi, domyślę do jakiejś średniej 2-0, która i tak jak na juniora jest dobra, ale Wiktor Przyjemski moim zdaniem nie będzie najlepszym juniorem tego sezonu PG Ekstraligi. Idziemy dalej, na drugim miejscu Betard Sparta Wrocław. Długo się zastanawiałem, czy Wrocław, czy Gorzów. Myślę, że Sparta ma mocne atuty. Najmocniejszy Artiom Łaguta. Kolejne moje przewidywanie. Artiom Łaguta wraca do top 3 PG Ekstraligi pod względem średniej. To będzie jego czas. To on najbardziej we Wrocławiu będzie błyszczał. To on w PG Ekstralidze będzie robił bardzo, ale to bardzo dobre wyniki. Obok niego w trójce oczywiście Bartosz Zmarzlik i Emil Sajfudinow. Jeżeli chodzi o inne kwestie we Wrocławiu, to tutaj przewiduję, że Francis Gust będzie się dobijał do składu w miejsce Bartka Kowalskiego. Bartek to obroni i analogicznie jak z Mateuszem Cierniakiem, średnia juniorska w tym pierwszym wieku startów już jako senior, jako U24, Bartkowi Kowalskiemu po prostu spadnie, ale ta presja ze strony Francisa Gustca ułatwiać mu tutaj roboty nie będzie. Idziemy dalej, bo są kwestie, że tak powiem, sporne, dyskusyjne, bardzo interesujące, znaki zapytania po prostu w drużynie Betard Sparty Wrocław. Inne niż te dwa wspomniane przeze mnie nazwiska. Pierwsze to Tai Wufinen. Wygląda dobrze w Anglii, nie wiem jak to się przełoży. Tai Wufinen potrzebuje po prostu dobrego sprzętu. Ten sprzęt mu odjechał, stąd kilka lat temu przechodził z Ryszarda Kowalskiego na Ashleya Hollowaya. Myślę, że teraz to poprawił, to nadal nie będzie topowy, mistrzowski sezon Taja Wufinena, że ten pociąg z czwartym tytułem dla niego już odjechał, nigdy nie wróci, ale chciałbym powiedzieć z tego miejsca jedną ważną rzecz a propos Taja Wufinena. Jeżeli pojedzie dobry sezon, skończy się gadanie o tym, że zajmuje się DJ-ką, walkami w klatce z Lonem Madsenem i wszystkim innym niż żużlem, bo wszyscy na to źle patrzą. To nie jest tak, że Taj Wufinen ma słabszy sezon, bo myśli o dupie Maryni i czymś innym, tylko on myśli o dupie Maryni, karierze w ringu, karierze DJ-a, bo ma słaby sezon. Tutaj jajko i kura zamieniają się miejscem. Tai Wufinen wie, że jest w pewnym sensie po drugiej stronie rzeki. Ja nie mówię, że to będzie słaby sezon, ale że najlepsze czasy dla niego już były. Kiedyś ta kariera się skończy, coś po karierze trzeba robić. Przestańmy gadać o tym, że Tai Wufinen nie skupia się wystarczająco na żużlu. Tai Wufinen skupia się na innych rzeczach i skupia się na jakichś gierkach, ale skupia się dlatego, że wie, że po karierze musi mieć jakieś zabezpieczenie, a ma osobowość showmana. Moim zdaniem ta średnia będzie bardzo bliska zeszłego roku. Zimą jeszcze powiedziałbym, że będzie spadać. Początek sezonu w Anglii w wykonaniu Brytyjczyka i w sparingach w Polsce także bardzo dobry. Więc myślę, że Tajski pojedzie lepszy sezon niż przed rokiem, ale to nie będzie jakiś super zachwycający Tajski. Tym samym dochodzimy do Macieja Janowskiego, który swoje zejście ze szczytu po brązowym medalu w Grand Prix rozpoczął bardzo szybko. I moim zdaniem ta tendencja się nie odwróci. Mnie nie obchodzą kwestie indywidualne, osobiste. Ktoś mówi o motywacji, że po brązowym medalu już przeszedł do historii, nie chce jechać w Grand Prix więcej. Te rzeczy mnie nie interesują. Pomówmy o Macieju Janowskim w PG Ekstralidze. Maciej Janowski w PG Ekstralidze to jest jeden z topowych zawodników, jeżeli chodzi o jazdę na dystansie. Mijanki, budowanie prędkości, planowanie ataków.
Wrocław mu sprzyja, super zawodnik. Tylko żeby wyprzedzać na dystansie w PGA Ekstralidze, szczególnie jak ktoś ma tak słabe starty jak Maciej Janowski, potrzebuje sprzętu. Maciej Janowski z sezonu 2021, czyli zawodnik wybitny, zawodnik, który zwyciężył w indywidualnych mistrzostwach Polski z Bartoszem Zmarzlikiem, który czarował na dystansie w PGA Ekstralidze, to był Maciej Janowski na Anlasach, na oponach bezdętkowych, który miał przewagę technologiczną. Potem wszyscy przesiedli się na Anlasy, potem wszyscy przesiedli się na koła bezdętkowe. Maciej Janowski bez przewagi sprzętowej, bez szybkiego motocykla pod siodełkiem nie będzie tak czarował i nie zanosi się, żeby tutaj była jakaś zmiana. Już w zeszłym roku Maciejowi Janowskiemu, nie wiem czy jego otoczenie, ale jakieś takie otoczenie też wokół klubu, w klubie zalecało mu rozstanie z Rafałem Hajem, który jest wybitnym inżynierem, specjalistą od motocykli, tylko każda przyjaźń, każda współpraca, każdy duet kiedyś rozpaść się musi. Myślę, że czas się wyczerpał. Myślałem, że wzorem chociażby Patryka Dudka, który zostawił Marka Hućkę, Maciej Janowski po odejściu Rafała Haja będzie na początku tego sezonu szybszy, ale wydaje mi się, że ta tendencja spadkowa, ten brak prędkości będzie bardzo, ale to bardzo widoczny w przypadku Magica w tym sezonie i to nie są dobre wiadomości, nawet nie tyle dla fanów Sparty, co po prostu dla kibiców zdolnych polskich żużlowców, bo co by nie powiedzieć o Macieju Janowskim, to naprawdę jak on ma sprzęt, to na dystansie mija jak mało kto. Myślę, że pod tym względem niewiele odstaje od Bartosza Zmarzlika. I ostatnia kwestia przy Macieju Janowskim. Jak słyszę głosy, że no teraz bez Grand Prix to się skupi na PGA Ekstralidze. Po pierwsze, czy nie skupiał się wcześniej na lidze, która daje mu najwięcej pieniędzy? Po drugie, ludzie, którzy zwracają uwagę na to, że nie ma go w cyklu Grand Prix i jest w PGA Ekstralidze, zapominają, że wrócił do Anglii po wielu, wielu latach, że podpisuje nowy kontrakt w nowym klubie w Szwecji. Myślę, że wystartuje w tym seku, więc Maciej Janowski będzie miał okazję do startu i to nie jest tak, że cały tydzień będzie myślał o PGA Ekstralidze, a nawet jakby myślał, to nie wiem, czy by wyszło mu to na dobre. Przechodzimy dalej, ebut.pl Stal Gorzów. Ja tutaj jestem spokojny o Stalowców. Myślę, że też przewidując ich formę na ten sezon, mówi się o poprawie względem zeszłego roku, tylko no jakby wszyscy zapomnieli kolektywnie, gdyby nie kontuzje, to objechaliby Włókniarz, objechaliby Apator, czy z kim by się tam mierzyli o brąz. I myślę, że ten pułap się niewiele zmieni, bo niewiele zmieni się forma liderów. Nieznaczne spadki, wzrosty Szymon Woźniak, Anders Thompson, Martin Waculik. Ja myślę, że to jest trójka na tym samym poziomie. Waculik może ciut lepiej, Thompson to jest zawodnik, który jeździł bardzo widowiskowo, szczególnie na początku zeszłego sezonu, ale miał super sprzęt. Potem jak tych dopasowań, tych szybkich silników trochę brakło, to Thompson taki wybitny nie był. Wiele osób zastanawia się nad Szymonem Woźniakiem. Ja nie wiem, jak on się spisze w Grand Prix. Myślę, że z 5 razy do półfinału na te 11 rund wejdzie, co już dla wielu może być zaskoczeniem, ale że to nie będzie miało przełożenia, bo w PGA Ekstralidze on rok rocznie czynił progres, nawet jeżeli ten progres nie będzie tak widoczny w tym roku, to zatrzyma się na tym poziomie, co przed rokiem, może ciut niższa średnia. No ale trójka liderów Stali, myślę, że jakbyśmy to zsumowali na koniec sezonu, to będzie robiła tyle samo punktów na mecz, co poprzednio. Problem Stali leży gdzieś indziej. Ale jeszcze przed problemem powiem o kolejnym atucie. Oskar Paluch to jest dla mnie kandydat na najlepszego juniora w tym sezonie w PGA Ekstralidze. Z natury, jak wchodził 2 lata temu, było sporo presji. No bo nazwisko, bo taki młody, bo taki zdolny, bo mistrz świata na 250-kach, ta presja mu nie służyła. Rok temu problemem Oskara było to, że bardzo mocno urósł przez zimę. No to już inaczej siedzisz na siodełku, inaczej ustawiasz ciało na motocyklu. Myślę, że w tym roku zgra te elementy, bo zbędzie się presji, już się dopasował, jak ostudzi trochę głowę i nie będzie wjeżdżał w plecy Janusza Kołodzieja i innych zawodników, to będzie najlepszym juniorem ligi, bo ma na to papiery i chwała mu za to. Więc to jest plus względem zeszłego roku moim zdaniem przy Stali, natomiast minusy zapisuję przy nazwisku Oskara Pfeiffera, nie dlatego, że go nie lubię, tylko, że miał wejście na poziomie średniej prawie 1,8 i trochę się zrobiła taka narracja, że wszedł Pfeiffer, Zęgota, Tarasienko pierwszy sezon w PGA Ekstralidze i że to jest normalne, że się wchodzi na poziomie 1,8, 1,7 średniej, a tak nie jest i Oskar postawił sobie tak wysoko poprzeczkę, że trudno to podnieść, trudno to utrzymać i moim zdaniem Oskar nawet jak powiedzie bardzo fajny sezon, sezon, który będzie moim zdaniem gorszy i gdyby on go pojechał rok temu, to byśmy go chwalili, tylko wszyscy teraz będą patrzyli, że ustawił sobie tę poprzeczkę bardzo wysoko, więc braknie trochę punktów, które Oskar Pfeiffer dawał z tej drugiej linii. Wzmocnienie poprzez ściągnięcie Kuby Miśkowiaka to jest ruch bardzo dobry dla obu stron, bo i środowisko Kuby już chciało odejść z Częstochowy i środowisko gorzowskie bierze zawodnika, który na 4 najlepsze spotkania w PGA Ekstralidze 3 odjechał przeciwko Stali, a w ogóle
poza Toruniem, który jest w zasadzie na równi z Jancarzem, to ten tor w Gorzowie jest dla Miśkowiaka idealny. Jak on się spasuje ze sprzętem, super start, na dystansie, mijać tam ciężko, on też potrafi się bronić, co udowadniał wiele razy, że jak jedzie przed Zmarzlikiem, czy w Częstochowie, czy w Gorzowie, to trudno go było objechać. Tylko od 2 lat Kuba Miśkowiak ma problem z dopasowaniem się sprzętowym, z prędkością. Jak tej prędkości nie ma, to nie bardzo jest tam taki wachlarz umiejętności, który pozwalałby mu nadrabiać pozycję na dystansie. I to jest sezon, który moim zdaniem odpowie nam na bardzo ważne pytanie. W którą stronę pójdzie kariera Kuby Miśkowiaka? Ktoś powie, indywidualny mistrz świata juniorów, co on ma do udowadniania w tak młodym wieku? No, to wejście w seniorkę indywidualnych mistrzów świata na przestrzeni ostatnich lat, to było zderzenie ze ścianą. Max Frick, Jamon Litsi, Maksym Drabik, Bartosz Smektała, to są zawodnicy, którzy co, no mają medal mistrzostw świata juniorów, ale od kiedy skończyli 21 lat, mocno się z tą ścianą zderzają. Jeżeli Kuba da sygnał, ok, ten tor mi leży, znalazłem sprzęt, potrafię jeździć w Gorzowie, dorzucam swoje na wyjazdach, tak jak za najlepszych juniorskich lat, a przypominam, że to jest zawodnik, który w przeciwieństwie do Mateusza Cierniaka na przykład robił kilkukrotnie w sezonie dwucyfrówki w barwach włókniarza jako junior, no to ta kariera, będziemy o niej mówić, że idzie w dobrą stronę. Myślę jednak, że może być odwrotnie, że tendencja spadkowa mimo tej zmiany utrzyma się u Kuby Miśkowiaka. Jedziemy dalej, nieprzypadkowo mówię w tej kolejności, no bo tak typuje też podium: Lublin, Wrocław, Gorzów na miejscu 4, Toruń, który moim zdaniem paradoksalnie pojedzie lepszy sezon niż rok temu, tylko że rok temu 6 zwycięstw, oczywiście jeszcze parę remisów wystarczyło na brązowy medal, przede wszystkim świetna dyspozycja w drugiej części sezonu, bo początek jeszcze pod wodzą Roberta Sawiny był fatalny. I ten paradoks polega na tym, że moim zdaniem Apatur wygra więcej spotkań, ale zajmie gorsze miejsce w lidze. Dlaczego wygra więcej spotkań? I przede wszystkim moim zdaniem przełamie się w bardzo niechlubnej paście braku zwycięstw na terenie trudnych rywali. Bo od 2017 roku Apatur na wyjazdach wygrywał tylko w Grudziądzu i w Ostrowie Świętokrzyskim. Umówmy się, to nie są jacyś wymagający rywale dla takiego zespołu, który chce walczyć o medale drużynowych mistrzostw Polski. Myślę, że Apator będzie stać na zwycięstwa, także być może już nawet w pierwszej kolejce w Gorzowie na wyjazdach, a to za sprawą świetnej dyspozycji Emila Sajfudinowa, przy którym stawiam minus. Ta jego forma z zeszłego roku moim zdaniem jest trudna do obrony. On zwyciężył w największej liczbie wyścigów PG Ekstralidze, więcej niż Zmarzlik. 63 razy przywoził trójkę do mety. Myślę, że Emil także z problemami zdrowotnymi na początku będzie miał ciut niższą formę niż przez cały zeszły sezon, ale to i tak będzie bardzo mocna strona Apatora Toruń. Robertowi i Lambertowi wróżę najlepszy sezon w karierze, bo myślę, że poukładał, dorósł, ułożył sobie w głowie pewne rzeczy i że ta średnia, on tam ma 2-1 do pobicia, to też nie było jakieś super wymagające sprzed 2 lat, więc ta średnia 2-2 biegowa w przypadku Brytyjczyka jest do zrobienia. Myślę, że poprawa nastąpi także u Patryka Dudka. Spasuje się sprzętowo, odnajdzie się, kluczem będą dobre starty. Jak Duzers będzie wyjeżdżał pierwszy spod taśmy, to rzadko pozycję na dystansie odda. Co więcej, myślę, że uczyni to mimo zmiany charakterystyki Moto Areny. Piotr Baron poukłada w Toruniu atmosferę, mental w głowie juniorów i przede wszystkim zobaczymy tor, na którym da się jeździć po zewnętrznej bardziej niż przy krawężniku. To, z czego słynęła Moto Arena za czasów Tomasza Goloba, za czasów Darcy'ego Warda, generalnie po otwarciu Moto Areny. Myślę, że Piotr Baron będzie w stanie to zrobić, tak przygotować ten tor. I z tą trójką liderów, troszkę bardziej poukładaną, mocniejszą młodzieżą, zajdzie wysoko, ale nie na tyle, żeby zdobyć medal. Wiktor Lampart też myślę, że będzie to bardziej wydanie z playoffów, kiedy zmienił swój team, kiedy zaczął szukać startów za granicą, bo już jeździ w Anglii, że to będzie to oblicze, które zobaczymy w tym sezonie, ale to nadal jest Wiktor Lampart, który no średniej 2-0 moim zdaniem w PGA Ekstralidze nie zrobi jako senior. Nie wiem, co się stanie z Pawłem Przedpełskim. Obawiam się, że to może być sezon, po którym nastąpi reset i nawet nie wiem, czy wzorem Krzysztofa Buczkowskiego, wzorem, kto tam jeszcze zszedł, Przemek Pawlicki, poziom niżej, tam się odbudować i wracać do PGA Ekstraligi, bo tu jest miejsce Pawła Przedpełskiego, ale ten sezon może go po raz kolejny mocno zweryfikować, a ta zapaść trwa od sezonu, w którym Paweł dołączył do Grand Prix. Grand Prix po świetnym sezonie mu przyniosło no jednak spore problemy, które moim zdaniem utrzymają się w tym roku. W przypadku kapitana, Paweł jest kapitanem toruńskiego zespołu. Jedziemy dalej. Na miejscu 5 stawiam Włókniarz Częstochowa.
Przede wszystkim Leon Madsen myślę, że zjedzie trochę z poziomem. To nadal będzie wysoki poziom. To nadal jest zawodnik na pierwszą dziesiątkę Grand Prix, pierwszą dziesiątkę PG Ekstraligi, ale to nie jest Leon Madsen, który w 2019 roku miał wyższą średnią w lidze niż Bartosz Zmarzlik. Leon Madsen zmienił mechaników, pożegnał się ze swoją ekipą. To jest zawodnik, który mocno bazuje na sprzęcie, ma swój wachlarz umiejętności, jest najlżejszym też zawodnikiem w cyklu Grand Prix, co mu bardzo pomaga, ale mechanicy, którzy wylądowali teraz we Wrocławiu, zrobią tam dobrą robotę. Leon myślę, że zaliczy delikatny zjazd. Moje przewidywanie na ten sezon jest takie, a w zasadzie kurs 1.01 u Bukmachera, że Leon Madsen i tak powie, że tor w Częstochowie nie był na treningu, i tak mówi teraz w wywiadach, że on chce walczyć w tym roku o Mistrzostwo Świata z Bartoszem Zmarzlikiem. No to chłopie, to ty chcesz jeździć na 11 torów, które przygotowuje Phil Morris według swojego widzimisię, jak tam wstanie, jak mu wiatr zawieje, co tam mu do śniadania zagrają, i potrafisz te tory odczytać, chcesz w takich warunkach walczyć o Mistrzostwo Świata, a tor w Częstochowie, który znasz od 2017 roku, cię zaskakuje, bo jest ciut inny niż na treningu, co to ma znaczyć? Przecież tor może być inny, a warunki mogą być inne, bo nawet jak tor jest ten sam, a trening był, nie wiem, w czwartek mecz jest w niedzielę i w czwartek było 18 stopni, a w niedzielę jest 23, to już są inne ustawienia, inna wilgotność, inna dysza. I Leon Madsen potrafi się dopasować na wielu międzynarodowych torach, potrafi się dopasować, a w Częstochowie narzeka, że nie jest tak samo jak na treningu. Tor w Częstochowie nie jest problemem, bo nie jest powtarzalny. Ten tor jest bardzo powtarzalny w zasadzie od 2-3 lat, jest też widowiskowy. Problemem włókniarza jest to, że ten tor jest doskonale znany przez inne zespoły. Ten tor jest długi i szeroki, pozwala na bardzo piękną, widowiskową jazdę, gdzie można się wyprzedzać. I to jest problem zawodników włókniarza, bo jak ktoś przyjeżdża z szybką furą i potrafi się spasować, jak Lindgren, jak Zmarzlik, jak Artiom Łaguta, to oni nie narzekają na to, że tego toru nie znali, tylko po prostu mówią, że są szybsi. I to jest częściowo problem Leona Madsena, że powinien się wziąć w garść i jeździć na takich warunkach, jakie ma, i powinien być zawodnikiem z światowego topu. Myślę, że to będzie mocny krok w tył w wykonaniu Leona Madsena, i to nadal będzie zawodnik, który robi dwucyfrówki, jest liderem włókniarza. Mało tego, ja myślę, że Mikkel Mikkelsen, Kacper Wuryna, Maksym Drabik będą cyklicznie zdobywali dwucyfrówki w PG Ekstralidze. No to dlaczego stawiam ich na piątym miejscu? Powody są dwa. Formacja juniorska włókniarza w tym roku będzie poza playoffami, poza pierwszą szóstką najlepszych juniorów w PGE Ekstralidze. Po drugie, no, nawet jak się złożą mecze, w co trochę nie wierzę, gdzie właśnie Mikkelsen, Madsen, Woryna będą mieli świetne warunki i pojadą na dwucyfrówkę, bo myślę, że to będą dwucyfrówki niezależne od siebie w różnych spotkaniach, to problemem włókniarza będzie to, że nawet przy trzecim, czwartym miejscu w rundzie zasadniczej, jak ktoś do nich przyjdzie na playoffy, to właśnie ten tor rozczyta, tak jak Stal Gorzów to robiła doskonale w ostatnich latach, tak jak wreszcie po wielu latach niepowodzeń w Częstochowie zrobił to Apator Toruń w meczu o brąz. I w momencie, w którym nawet jesteś w ćwierćfinale, ale przegrywasz, bo nie masz atutu własnego toru, jako drużyna, która w ostatnich latach naprawdę świetnie sobie radzi na wyjazdach, no to włókniarz będzie musiał cierpieć na miejscu piątym. Oczywiście wzmocnieniem wśród Wów jest Mats Hansen, zawodnik, którego ja myślę trochę poznałem w Szwecji i w Danii, tylko to jest tak naprawdę trochę kopia Jakuba Miśkowiaka. Super start, dobra jazda, poprawna na dystansie, potrzebuje dobrego sprzętu, on z tym sprzętem jeszcze trochę eksperymentuje i to będzie dla niego szalenie trudne, szczególnie w Częstochowie, bo jak już powiedziałem, to nie jest tor dla startowców, tam się da wyprzedzać po zewnętrznej, więc myślę, że Mats Hansen wyczaruje wynik na poziomie Kuby Miśkowiaka z zeszłego roku, i to i tak jest bardzo optymistyczna prognoza dla debiutanta w PGE Ekstralice. No dobrze, no to teraz najbardziej interesująca kwestia. Kto spadnie? Na pewno walka o utrzymanie będzie najbardziej zacięta, najbardziej wyrównana od lat, chociażby dlatego, że mamy trzy zespoły, a nawet jak rok temu wskazywaliśmy dwa, czy dwa lata temu GKM Ostrów, GKM Krosno, to i tak widać było po tej drużynie Beniaminka, że tam coś nie gra. W Ostrowie z torem, ale ten skład też nie był ekstraligowy. W Krośnie no, zrobili co mogli, bo Doyle, ale moim zdaniem nie dowiózł Andrzej Lebiediew, na pewno nie dowiózł Wacław Milik. Krzysztof Kasprzak był dobrym ruchem jedynie pod kątem osłabienia GKM-u Grudziądza, i tak wcale nie mam wrażenia, że to wyszło, a na pewno Krosnu nie pomogło. Myślę, że Falubas jako Beniaminek ma najlepszy skład od czasów Torunia, który spadając zatrzymał braci Holderów i już myślał o awansie, co się udało po jednym sezonie.
myślę, że to są ekscytujące nazwiska. Hampel, Pawlicki, drugi Pawlicki, Rasmus Jensen. Ja nawet słyszałem taką bardzo fajną, ciekawą opinię, że Faluba z Zielona Góra to jest pierwszy od dawna beniaminek składający się z zawodników, którzy byli chciani w innych zespołach ekstraligowych, co jest bardzo dobrym wyznacznikiem. No bo oczywiście Piotr Pawlicki czy Jarosław Hampel to są zawodnicy, których prezesi w Lublinie i we Wrocławiu żegnali słowami, że gdyby nie przesunięcie U24 na pozycję seniorską Kubery, Biuleja, to oni by ich zostawili. Rasmus Jensen otrzymywał oferty 2 lata temu z PGE Ekstraligi, rok temu także. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie go zobaczymy. Przemek Pawlicki potrzebował zejścia poziom niżej i super jeździł na poziomie pierwszej ligi, ale to jest za mało. Już mówię, o co chodzi. Jeżeli Falubas ma zespół zawodników chcianych w innych klubach, super, zgadzam się, na drugą linię w zasadzie każdy z tych zawodników znalazłby jakiś klub, w którym ma swojego słabszego odpowiednika. Ale to Falubas zamieniłby się z każdym klubem w PGE Ekstralidze na jednego lidera. Ja nie mówię, że z Marzlika, Łagutę, nawet Madsena, tylko zamieniliby się na Jasona Doyla, Maxa Frika, Janusza Kołodzieja, zawodników, którzy jak nie zdobywają trójki w biegu, to jest to rozczarowanie. Już mówię, o co chodzi. Jarosław Hampel potrafił zdobywać trójki, ale zaraz potem przewozić zero. Piotr Pawlicki, nawet jak go studzi głowę, nawet jak mu na dobre wyjdą starty w Anglii, nawet jak się przyłożył, bodajże w ostatnich 6 latach miał tylko 2 razy średnią powyżej 2,0, a w całej w ogóle swojej karierze PGE Ekstraligi najwyższą średnią to miał 2,1. Nigdy nie dobił do 2,2. I to nie jest średnia lidera. Dlaczego ja tak mówię o tych średnich? Dlatego, że jak masz zawodnika, który robi ci średnią 2,0, a uwaga, to jest moje przewidywanie, cała czwórka, Rasmus Jensen, Pawlicki, Hampel, będzie w stanie zrobić średnią między 1,6 a 2,1. Dla niektórych z nich to oznacza najlepszą średnią w życiu. Przemek Pawlicki nigdy nie zdobył średniej 2,0 na koniec wielu sezonów PGE Ekstralidze, więc nawet jak oni zrobią ten krok do przodu, ale mają średnią 2,0, to znaczy, że w biegach z ich udziałem, z udziałem liderów, ich drużyna co najwyżej remisuje. No bo jak masz 2 punkty na bieg, to znaczy, że jesteś drugi. To znaczy, że jak twój partner przyjechał za plecami, to jest 3-3. Musisz mieć lidera, który wygrywa biegi. Musisz mieć lidera, który jak jest 42-42 w 15 biegu, to wiesz, że on dowiezie trójkę. Taką osobą jest Janusz Kołodziej, taką osobą wydaje mi się w Grudziądzu będzie Jason Doyle, a jak nie to Max Frick. To będzie lider, który będzie się objawiał z meczu na mecz. Raz Pawlicki, raz Hampel, może drugi Pawlicki. Tylko także w kontekście meczów bezpośrednich o utrzymanie. Bo umówmy się, że to utrzymanie rozstrzyga się pomiędzy drużynami bezpośrednio zainteresowanymi. Dlatego rozstrzygnęło się 2 lata temu pierwszym meczem, kiedy Grudziądz wygrał w Ostrowie. Że jak musisz gonić wynik 2 meczów, czyli robić rezerwę taktyczną, bo przegrywasz na wyjeździe 6 punktami, ale ważny jest dla ciebie bonus, żeby no jednak mieć ten punkt przewagi nad bezpośrednim rywalem, to jak wysyłasz Doyla i on nie przywozi trójki, to jesteś rozczarowany. Jak wysyłasz Hampela albo Pawlickiego, to w sumie nie wiesz, co się wydarzy. Rasmus Jensen, cieszę się, że przechodzi do PGE Ekstraligi. Ja wiem, że było go stać na bardzo wiele w pierwszej lidze i jest gotowy na PGE Ekstraligi, ale to nie będzie dobre, łatwe, gładkie wejście, bo to jest zawodnik, który czaruje w Danii i w Szwecji na trudnych torach i potrafi tam wyprzedzać. I ja to bardzo doceniam, ale umówmy się co do jednego. W PGE Ekstralidze, i to zweryfikowały Mistrzostwa Polski Par Klubowych, nawet jak wyjeżdżasz dobrze spod taśmy, a to potrafi Rasmus doskonale, i masz zdolności jazdy na trudnych torach w Szwecji, w Molili, gdzie on był kapitanem i doprowadził Dakarne do mistrzostwa, sorry, ale masz gładki, betonowy tor, na który potrzebujesz sprzętu, bo żebyś ty czarował na dystansie, wyprzedzał, to musisz mieć na czym jechać, musisz znać ustawienia. Tego Rasmus jeszcze nie ma. Średnia 1,8 będzie sukcesem, 2,0 stać go na to, będzie wielkim zaskoczeniem, ale też nie zdziwmy się, jak zawodnik, który sobie super radzi w trudnych warunkach i z rywalami mniejszej klasy, będzie po prostu momentami za wolny na PGE Ekstraligę. Ale ta czwórka liderów to nie jest problem Falubazu. Brakuje tam zawodnika U24. Powiecie, Jan Kwiech, medalista SGP2, wicemistrz świata w kategorii juniorów. To, że Jan Kwiech ma papiery na jazdę, było wiadomo od dawna. Tylko Jan Kwiech nie ma głowy do jazdy. On nie potrafi w kluczowym momencie, moim zdaniem, się przepchnąć, zawalczyć. On w Mistrzostwach Europy z mocniejszymi rywalami gasł, kiedy stawał pod taśmą. Jan Kwiech w tym roku padnie ofiarą bardzo mocną, moim zdaniem, źle poprowadzonej kariery. To znaczy,
nie zna ekstraligowych torów, bo debiutuje, ale nie zna też swojego toru domowego, bo rok temu w Zielonej Górze nie startował. Miałby o wiele mocniejszy handicap znajomości toru w Zielonej Górze, gdyby... Także przekładającego się na pewno z ciebie. Ja nie mówię tylko o ustawieniach, ale tym, że kibice krzyczą, skandują. Masz 10 spotkań za sobą rozegranych na domowym stadionie, gdzie kibice cię oklaskiwali. Jesteś trochę spokojniejszy, pewniejszy. Jan Kwiech poprowadził swoją karierę tak, że mógł być w Falubazie rok temu. Był już dogadany. Poszedł do Torunia, bo się połasił na PG Ekstraligę. Okej, fajnie, rozumiem. Toruń ostatecznie postawił na Wiktora Lamparta, bo się nie dogadał z Janem Kwiechem. No to Kwiech wraca do Zielonej Góry, a Zielona Góra mówi, my już podpisaliśmy Beckera. I tym sposobem Jan Kwiech nie ma ani doświadczenia ekstraligowego, ani nawet atutu, moim zdaniem, własnego toru w Zielonej Górze. Brakuje mu kilku cech do rajdera ekstraligowego i nawet mimo dobrych papierów, dobrej przeszłości, dobrego zapowiadania się, będzie ciągnął Falubas w dół. To jest dosyć mocne przewidywanie, oparte także na tym, że jest w cyklu Grand Prix. Ja wiem, on sobie ten awans wywalczył, to nie jest dzika karta. On pojechał w Challenge'u, ale pojechał w Challenge'u w Gislavet. To jest jego szwedzki klub. On ten tor znał doskonale. Awansował i teraz tak, ma 22 lata i dla takiego młodego zawodnika największym problemem jest to, że trzeba nagle wskoczyć nie tylko na najwyższy poziom sportowy w Grand Prix, ale także logistyczny, bo musisz mieć hotel, musisz zjeść, musisz się wyspać, musisz być gotowy zresetować głowę przed powrotem na mecz ekstraligowy. To będzie Jana Kwiecha moim zdaniem w tym sezonie zjadało, bo w sobotę Bęcki w Grand Prix, moim zdaniem 15-16 miejsce, wracasz niepewny, czy sprzęt działa, czy mam dobre ustawienia, czy mam to w sobie, wsiadasz na tor, nawet domowy. No i kibice, no jak zdobędę tylko jeden punkt w pierwszym biegu, już mogą się denerwować, głowa zaczyna parować, braknie tego Jankowi Kwiechowi, nie bardzo jest też kim go zastępować, bo formacja juniorska najlepsza jaka mogła być, no może Wiktor Przyjemski dostawał półtorej bańki do Falubazu, do niego jeszcze zaraz przejdę, chociaż w sumie to jest dobry moment, żeby powiedzieć o Wiktorze Przyjemskim, bo miał większą ofertę z Falubazu. I trochę na wzór Bydgoszczy Wiktor Przyjemski jeździłby więcej, zastępowałby właśnie może Jana Kwiecha. Nie będzie miał takich szans w Lublinie. Oczywiście jakieś sporadyczne biegi nominowane, kiedy już motor wygrał, Wiktorowi się zdarzą, ale Wiktor będzie cierpiał na brak jazdy, tak jak miałby w słabszym klubie, gdzie też mógłby się rozwijać. Ale ostatecznie dla Wiktora, myślę, decyzja przejścia do Lublina, uczenia się od Zmarzlika, rozpoznania tego klubu także w zawodach juniorskich w zeszłym roku sprawiła, że dla całej kariery to będzie dobry krok. Falubas jest na ten moment moim faworytem do spadku, ale różnica między Lesznem i wielkie znaki zapytania, jakie mam przy Grudziądzu, jest tak niewielka, że naprawdę nie zdziwię się, jak Falubas nawet do playoffów wejdzie, bo tą dwójkę pokona. Będzie musiał objawić się lider, więcej niż rotacyjny, bardziej permanentny, ale na ten moment najłatwiej po prostu także statystyką, historią się podeprzeć, że Beniaminek, nawet najlepszy od lat, będzie miał problem z utrzymaniem. Unia Leszno także będzie walczyła o utrzymanie. Unia Leszno polega bardzo mocno na Januszu Kołodzieju. Kontuzja, spadek formy i Unia będzie w wielkim, wielkim kryzysie. Mówicie, Grzegorz Zęgota będzie liderem. Grzegorz Zęgota ma super wejście i go chwalimy, a to była średnia 1,8. Trochę słabo jak na lidera. Bartosz Smektała moim zdaniem będzie miał problemy także przez tor, bo ja się zgodzę, że teraz owal na smoczyku będzie obfitował ściganie po zewnętrznej, tak jak lubi Janusz Kołodziej, dlatego tak chce ten tor przygotowywać, inaczej niż Piotr Baron, że to będzie sprzyjało Andrzejowi Lebiediewowi, że to będzie sprzyjało Damianowi Ratajczakowi. Bartek Smektała jako startowiec i krawężnikowiec może mieć na takim torze problemy. Idziemy dalej. Wzmocnienie. Andrzej Lebiediew. Super gość, charyzma, ja mu życzę spełnienia marzeń, bo lubię jak ktoś jest ambitny i opowiada o swoich marzeniach, o ambicjach, o jeździe w Grand Prix, o zdobywaniu PG Ekstraligi. Tylko Andrzej Lebiediew mówił już słowo o tym, że jest ekstraligowcem i chce to udowodnić dokładnie rok temu, przed startem sezonu z Wilkami Krosno, na torze, na którym miał wcześniej dwa sezony, żeby się objeździć i to Krosno poznać. Jaki ten tor w Krośnie był, to już zostawiam na inną rozmowę. I Andrzej Lebiediew w 14 meczach tamtego sezonu zdobył 5 dwucyfrówek, nierzadko jeżdżąc 6 razy. No to nie jest lider ekstraligowy, nawet jak zrobi krok do przodu, to co zrobi? 7, 8, 9 dwucyfrówek? Przy znaku zapytania, jak czuje się Janusz Kołodziej po tym urazie Mostka ze sparingu w Gorzowie, ja, żeby widzieć Unię utrzymaną, musiałbym widzieć drugiego, trzeciego zawodnika z potencjałem na dwucyfrowy wynik. Kolejny problem Unii, pozycja U24. Jamon Litsi
moim zdaniem, tak jak w przypadku tych innych mistrzów świata juniorów, nie dorósł do tego seniorskiego żużla, nie pokazał tego potencjału, o którym się mówiło, ale jeszcze gorzej będzie z Kinanem Ru. Powiedzcie mi, jeżeli śledzicie pierwszą ligę bardziej, ale ta średnia 1,3, 1,4 na tych wypożyczeniach raczej optymizmem nie napawa. Mam też wrażenie, że Kinan Ru w walce o mistrzostwo świata juniorów w indywidualnych mistrzostwach Australii spalał się w trudnych momentach i to mu w Ekstralidze nie pomoże. Powiem więcej. Trzeba w pewnym momencie tego sezonu w Lesznie postawić na jego odwrotność, Nazara Parnickiego. Bo Nazar Parnicki wchodzi w każde zawody bez kompleksów. I myślę, że w Lesznie taka zamiana Parnickiego na Kinana Ru będzie się odbywała. Ta walka o składu 24 nie jest dobra, ale pytanie, czy Unia nie będzie się musiała ratować, bo ja w średnią więcej niż 1-3 Kinana Ru w tym sezonie w PGA Ekstralidze nie wierzę. Trudny kalendarz, jeżeli Janusz Kołodziej nie jest w pełni zdrowia, to do 3 maja dwa mecze z bezpośrednimi rywalami o utrzymanie, a także z rywalami, gdzie trzeba walczyć o punkt bonusowy, o zwycięstwo z włókniarzem u siebie, o wyjazd do Torunia, gdzie Unia jest w stanie pokonywać Apator u siebie, pytanie czy z punktem bonusowym, i potem dwa mecze z Grudziądzem i Zieloną. Czas weryfikacji dla Unii nadejdzie szybko, będzie dosyć trudny, pytanie jak się w tym odnajdą. I na koniec GKM Grudziądz wychodzi mi z tej układanki, że wejdą do playoffów, ale to dlatego, że ja wpisuję duetowi Freak Doyle 25 punktów na mecz. Co do pozostałych, dwucyfrówka Jamona Licea w PG Ekstralidze to jest wydarzenie. Nie stawiałbym na to, ale myślę, że jak to połączymy z Wadimem Tarasienką, który miał dobre wejście w tamten sezon, z Kacprem Pludrą, no to ta trójka Licji, Pludra, Tarasienko jest w stanie robić jakieś 15 punktów. Juniorzy swoje dorzucą. Nie będzie to najlepsza formacja juniorska tego sezonu, mimo świetnych wysiłków Roberta Kościechy. Nie będzie też najgorsza. Robert Kościecha musi to poukładać. Myślę, że zrobi to dobrze. Nie ma łatwo z Doylem, ale łatwiej niż Janusz Ślączka miał z Pedersenem. Dużo się mówiło o tym, że poukładał to Janusz Ślączka. Janusz Ślączka jest super gościem. Jest wujkiem na weselu, koło którego chciałbym siedzieć i się z nim napić. Tylko że Janusz Ślączka nie radzi sobie z trudnymi charakterami. Nie poradził sobie z Pedersenem, bo nie potrafi ryknąć. Nie zrobi tego z Madsenem. Robert Kościecha ma inne metody, trochę myślę bardziej żartem, ale też jakimś autorytetem zbudowanym w Grudziądzu przemówi do tego zespołu, zmieni się koncepcja toru w Grudziądzu, jestem przekonany. Nicky Pedersen, start, krawężnik, trudno go wyprzedzić, tor wąski, dlatego nie robili takiej szerokiej jak przed przebudową, gdzie tam szalał Golob czy jeszcze Artiom Łaguta. Myślę, że teraz zewnętrzna pod tego Frika, pod tego Doyla w Grudziądzu będzie chodzić. Mówię, stawiam znaki zapytania, jakoś tak intuicyjnie czuję, że Doyle i Frick zrobią 25 punktów na mecz, a pozostali dorzucą swoje, to równie dobrze może się rypnąć i GKM będzie głównym kandydatem do spadku. Tak jak mówię, walka o utrzymanie będzie bardzo ciekawa. Nie poruszam tematu Krajowej Ligi Żużlowej, bo nie mam pojęcia, kto tam w ogóle dojedzie, jakie będą pieniądze, ale w kwestii przewidywań jeszcze druga Ekstraliga. Bardzo ciekawa walka o awans, cztery zespoły: Rybnik, Krosno, Bydgoszcz i Ostrów. Faworyci, będzie się to oglądało z wypiekami na twarzy. Na ten moment stawiam Ostrów, bo dobrze wygląda Chris Holder, który spisał się tam także w PGA Ekstralidze, bo dobrze na twardym torze w Ostrowie może wyglądać Gleb Czugunow, jeżeli Mariusz Staszewski będzie to robił na twardo, bo Jakobsen wbrew duńskiej szkole też nie radzi sobie z trudnymi torami, ale jak ma sprzęt, a to go zawiodło w ostatnim sezonie w PGA Ekstralidze, to pojedzie na niewymagającym torze w pierwszej lidze. Ale ta walka będzie bardzo, bardzo interesująca. Zapomniałem, że Tobiasz Musielak, stały drugoekstraligowiec, też bardzo dużo punktów dorzuci. A jeżeli Ostrów nie awansuje, to będą sobie tam w gabinecie prezesa Górskiego pluli w brodę, że nie było ich stać na utrzymanie Kuby Krawczyka, czy cokolwiek było powodem pozbycia się go, wypożyczenia, oddania do Sparty Wrocław, bo Ostrów jest faworytem. Ale powiem Wam jeszcze jedną ostatnią rzecz a propos drugiej ekstraligi. Będzie w niej czarował Brady Kertz, którego jestem fanem przede wszystkim w Anglii, w Szwecji trochę mniej, nie byłem fanem w PGA Ekstralidze, trochę się otrzaskał. Brady Kertz super, Krzysztof Buczkowski topowy zawodnik, ta dwójka na pewno w top 3, do tego może Dimitri Berger, może Kai Hukenbeck i to moje ostatnie przewidywanie. Kai Hukenbeck, jadący widowiskowo, jeszcze bez otrzaskania z najlepszymi, w Grand Prix wiele nie zdziała, ale będzie miał dobre momenty. Kai Hukenbeck wywalczy sobie awans do PGA Ekstraligi. Zobaczymy go za rok, najdalej za dwa, w klubie PGA Ekstraligi i myślę, że będzie to Gorzów. To tyle, jeżeli chodzi o te przewidywania. Do zobaczenia na stadionach, do usłyszenia w Eleven Sports.
wrócicie do tego odcinka, to na pewno, żeby wypomnieć mi błędy, ale myślę, że mam swoje racje i że wiele z tych kwestii się spełni. Do zobaczenia także na tym kanale.